Dobra, ja szybko poprzetwarzam te przedmioty, które ostatnio nam wpadły i będziemy mogli za chwilkę iść dalej. I znowu nie ma żadnych niebieskich przedmiotów. No ale w razie czego to zrobimy pewnie tak, jak zrobiłem to w poprzednim odcinku, czyli masowo sobie będę te niebieskie przedmioty kupował. Kasy mam dużo, jakieś bardzo drogie to one nie są, jakby co. Znaczy wiecie co, ja mam ogólnie takie przeczucie, że może Blizzard specjalnie tak właśnie zrobił, aby te niebieskie przedmioty można było od tych kupców sobie masowo kupić i w razie czego te esencje pozyskiwać. Tutaj mamy iść, tak? Pesecz, tu Corvus. Dobra. Zobaczymy. Aha, ja ostatnio przechodziłem taką gigantyczną lokację. Wchodziłem gdzie tylko można, wścibiałem nos gdzie tylko się dało i w efekcie dotarliśmy do takiego miejsca. I chyba muszę wejść tutaj, do ruin. Do ruin, to Corvus sprawdzałem, bo wiecie, ja tam w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu mówiłem, że Corvus to mi się jedynie z łaciny z krukiem kojarzy. Nie wiedziałem, co to znaczy po angielsku, ale chciałem sprawdzić to słowo po angielsku i nie znalazłem. No to chyba to wzięli sobie z łaciny właśnie. Corvus, czyli kruk. Ale tutaj fajnie jest, zobaczcie, most, gigantyczne łańcuchy. Wyłączymy gadkę szmatkę i idziemy się zorientować w sytuacji. Ktoś mi pisał, no właśnie, że jak rozwalamy te urny, to wylatują duchy i to właśnie one niby rzucają jakby takie opętanie, czy coś tam, wnikają w te istoty. Coś takiego tutaj chyba faktycznie ma miejsce, tylko zaraz, zaraz. Ja ostatnio zdobyłem poziom, aha, wiem, ta eksplozja teraz następuje natychmiastowo, przed chwilą zademonstrowałem, to pamiętam. Mamy też nasz korbacz mistyczny. Są te pentagramy, tylko wiecie, te pentagramy to chyba działają właśnie wtedy, jak w pobliżu czai się szaman. Taka gigantyczna bestia. Zaraz, zaraz. Slash to wiem, sweep attack wiem. Ten nasz miecz, co on tutaj robił? Aha, tak te miecze chyba wirowały, jeśli dobrze pamiętam jeszcze potem, zgadza się. Eksplozja natychmiastowa, jakby co to Iron Skin i tutaj... I tutaj mamy... aha, podniesienie szybkości ataku. No dobra. Mniej więcej już sobie przypomniałem. Żebym wiedział, co tutaj właściwie stosować. O, stojak. Na broń. Jakoś tak wysunął się dziwacznie. Może być. Ale twarde te istoty. Strasznie twarde te istoty. Ja tam specjalnie wziąłem jakąś zdolność, która mi przyspiesza regenerację gniewu. Chyba jakiegoś pasywa takiego sobie wziąłem, co? I bardzo dobrze, bo muszę korzystać z tych zdolności takich, no lepszych, które pochłaniają ten gniew. Bo standardowym atakiem, to ja ich biję bardzo, bardzo wolno. Niech oni tutaj podejdą. Musimy oszczędzać teraz ten gniew. Dobrze korzystać z tych zdolności. Tak bardziej taktycznie będę grał. Ale lubię sobie te urny uderzyć, więc tutaj gniewu nie będę oszczędzał. Chyba nic to nie daje, że ja w te urny uderzam. Niby jest bonus za zniszczone obiekty, no ale pff, na tym etapie takie bonusy to nic takiego. Taka istota na dwa hity. Zaraz, zaraz. Tutaj nic. Gigantyczny łeb, zobaczcie, kamienny. To mnie wygląda na jakiś punkt kultu. Możemy iść tylko na północ. A wolniutko już ten poziom idzie. Mamy ogólnie 56 poziom. Przypominam, że maksymalnie 70 możemy zdobyć. I utwierdziłem się w przekonaniu, to o czym mówiłem wcześniej, że... Zaraz, może wyniszczymy te istotki. Że ten, ta wartość tutaj w nawiasie to jest właśnie nasz poziom 56 i to jak najbardziej wpływa również na poziom trudności. Czyli hard hardem, jak ja to mówiłem, ale ta wartość także na poziom trudności wpływa. Nie ma łatwo. Czyli wiecie, to może być problematyczne do robienia osiągnięć, bo jak tam sobie sprawdzałem te osiągnięcia, nie wiem czy pamiętacie, ja nazywałem tego demona, to był... Tam w opisie napisałem, że to był demon z latarką taki. On jakby kończył etap piątego aktu, etap związany z zachodnią Marchią. To był jeden z takich głównych bossów. I są osiągnięcia związane z nim. No i wiecie, tam są takie osiągnięcia, które... Znaczy, pewne rzeczy w związku z nim trzeba zrobić tam w czasie jakimś chyba poniżej jednej minuty, czy coś takiego. I w podstawce takie czasówki robiliśmy bardzo szybko, no bo postaci dało się super sprzęt, weszło się postacią wysokopoziomową, załączyło jakiś niski poziom trudności i się to szybko robiło, no nie? A teraz te poziomy trudności, wiadomo, poziomami trudności, ale jak wejdzie wypasiona postać, taki achievement sobie zrobić, no to jednak ten poziom trudności też urośnie, zależnie od jej poziomu postaci. No także wiecie... Jeżeli się okaże, że jakiś achievement czasowy trzeba będzie zrobić na przykład na najwyższym poziomie trudności i
i będziemy chcieli wejść jakąś wysokopoziomową postacią, to tak łatwo może nie być. Trzeba będzie mieć kolosalnie fajny sprzęt, inaczej się w czasie nie zmieścicie. No ciekawe, jak im to wyjdzie. No, jeśli im by to wyszło faktycznie tak, jak ja sobie teraz myślę, no to te osiągnięcia stałyby się naprawdę osiągnięciami, czyli te... Znaczy przynajmniej te niektóre osiągnięcia, takie między innymi czasówki. Bo jeżeli chodzi o osiągnięcia w podstawce, no to problematyczne jedynie były osiągnięcia, które zabierały bardzo dużo czasu, na przykład trzeba było czegoś szukać. Czyli osiągnięcia typu unikalna kolekcja. Chodziło się, chodziło, no znalazło się, to znalazło, nie, to nie. A teraz może trzeba będzie pokombinować nad innymi osiągnięciami, nad osiągnięciami innego typu, troszeczkę nad nimi posiedzieć. Nie będzie już czegoś takiego, że sobie pożyczycie od kumpla albo kupicie w domach aukcyjnych super sprzęt, pójdziecie na tego bossa, sklepiecie go na dwa hity i osiągnięcie zrobicie, nie? No już tak łatwo nie będzie. Przynajmniej tak myślę. No jeśli by tak było, no to super. To super by było. Muszę to sobie zapisać w ogóle, to co teraz powiedziałem, bo wiecie, ja cały czas takie różne informacje, moje spostrzeżenia, wnioski, jak błędy jakieś znajduję, czy niedociągnięcia, to wszystko spisuję, żeby potem taką notkę do Blizzarda napisać. No bo dali mi kluczyk, to jestem wdzięczny, no ale nie po to, żebym sobie tylko pograł i się świetnie bawił, chociaż no to też oczywiście dlatego. No ale także mają nadzieję, że ci beta testerzy swoimi opiniami się jednak podzielą, prawda? Także robię sobie taką listę cały czas, już sporo tego mi się nazbierało. Na przykład o tych magicznych przedmiotach, które kupowałem u kupca, też pewnie im wspomnę. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd związany z dysbalansem, coś takiego, że mało tych niebieskich przedmiotów wypada i ciężko u craftera coś zrobić. Można to zaznaczyć, ale można też zaznaczyć równie dobrze to, że w praktyce działa to super. Czy to planowane było, czy nie, no to fajna sprawa, że pewne typy substratów trzeba pozyskiwać w inny sposób, czyli na przykład kupując niebieskie przedmioty u rzemieślników, prawda? Wartość złota automatycznie też dzięki temu rośnie. No takie różnie mam pierdółki, spostrzeżenia, no to czemu by ich nie napisać, prawda? Ładnie w punkcikach, przejrzyście. Nie jako esej oczywiście. Ale dobra. Widzę, że to jest jakaś kolejna duża lokacja. Jeszcze się kawałek tutaj wrócę, bo mam wrażenie, że tak jest. Tutaj mamy... Znaczy, tutaj sobie zatoczyłem takie kółko. Masa tych skarabeuszy. Ja właśnie to, co mówiłem też w poprzednim odcinku, pamiętam, że jakieś osiągnięcie było z tymi skarabeuszami. Ileś tam trzeba było ich zabić. O, zobaczcie. Shoulders, czyli chyba na ramienniki. Zmieniamy. Fajne wypadły dosyć. Bardzo fajne naramienniki. Przypominam, że ostatnio unikatowy pierścień, znaczy legendarny, znaleźliśmy. Teraz by się jeszcze przydało jakieś obrażenia od błyskawic. No nie, bo ten pierścionek fajnie by z takimi obrażeniami współdziałał. I możemy iść jedynie tutaj. Jesteśmy chyba cały czas na etapie gry związanym z moczarami, bo na podstawie osiągnięć, jak się tam przegląda je, to można zauważyć, że jakby te osiągnięcia w wielu przypadkach są podzielone jakby na trzy etapy gry. Na osiągnięcia związane z zachodnią marchią, to już chyba to wszystko przeszliśmy, tę zachodnią marchię. Teraz jesteśmy właśnie na takich jakby moczarach. Właściwie no weszliśmy do tych ruin, ale to chyba jest etap gry związany z moczarami. I potem jeszcze będzie trzeci etap gry z pandemonium związany ponoć. Chyba takie trzy etapy gry są, może jeszcze jakiś taki końcowy, dodatkowy. Ale takie trzy największe. Ciężko mi ocenić, jaki procent tego aktu w ogóle przeszedłem. Zaraz może podejdę tutaj, walnę z tego wybuchu. Ła, fajny. Fajny ten wybuch. Znowu, wiecie, obrażenia zależą od bazowych obrażeń broni, nie od szybkości. Ja to ciągle powtarzam, no bo to fajna sprawa jest. Ponieważ, wiecie, ja specjalnie do tego celu używam broni dwuręcznej, trzymając ją w jednej ręce. O, teraz też to zrobimy. Pach. Tu jest ten szaman taki, flash szaman. Twardy bardzo. Twardy i sprawiający wiele problemów. O właśnie, on przyzywa tych przydupasów swoich. Ale już wiem, jak go rozpracować mniej więcej. Nawet krótki czas odnowienia tego kondemana jest. Musimy stosunkowo często korzystać z tej eksplozji. Dużo lepiej się sprawuje, niż jak musieliśmy te 3 sekundy czekać, aż to zaskoczy. O, tutaj też to wykorzystamy. Pyk. Ale przeżyli tu jeszcze. Gniew chyba sobie ładujemy, o teraz mi się przypomniało. Jak wykonuje blok, to coś tam było, że szansa na odnowienie gniewu jest, czy coś takiego tam było. Także jak mam problemy z gniewem, to wystarczy wejść w chmarę takich małych istot. Ich jest pewnie na tyle dużo, że ja ten blok wykonuję co jakiś czas jednak.
się to wszystko ładnie odnawia. Tu jest skrzynka. Tu jest skrzynka. Za wiele w niej nie było. Ale wiecie, coś mało tych istot elitarnych jest. Nie tylko na tej lokacji, ale ostatnio też chodziłem. No niby były co jakiś czas, ale... A tu chyba będą. Co? Coś tam było za ścianą? A, są! Ula, wciągnęły mnie tutaj. I to, patrzcie, elity tych szamanów. Oj, to nie ma żartów. Załączymy troszeczkę zdolności innych. Nawet tę żelazną skórę sobie załączę. Pewnie się to przyda. Gniewu nie ma. Zaraz się naładuje znowu ta eksplozja. Jakby co, mam miksturkę. Dobra, robimy eksplozję. Pach. O, ładnie sobie poradziłem. Ale w sumie chyba skorzystałem z każdej zdolności, jaką tylko tutaj mam przepisaną. Jedną nawet na ślepo użyłem, tylko nie wiem którą. A wiem, pod trójką. Ta, która zwiększa szybkość ataku. Jakoś na ślepo kliknąłem. No, ale ładnie to poszło. Ła, hełm? No nie no, hełmu nie mogę zmienić. Musimy mieć, wiecie, rubin w hełmie, żeby exp szybciej szedł. Ale ładnie tutaj ten exp nawet zaczął iść. Przed chwilą narzekałem, że to wolno idzie, ale nie, nie, nie. Już prawie pół paska jest. Chyba dzięki tym czempionom. A jeszcze więcej skarabeuszy. Jakich tak dalej będzie dużo, to ja to osiągnięcie jakieś z tymi skarabeuszami pewnie zrobię stosunkowo szybko, nawet niezamierzenie, chociaż pewnie nie. Tam pamiętam, że jakaś wartość, to chyba nie było związane ze skarabeuszami, ale coś tam w osiągnięciach było, że trzeba chyba w miliardach zrobić, tam 1 miliard czy 2 miliardy czegoś, nie pamiętam, o co chodziło, czegoś tam trzeba było chyba zabić. Nie wiem, czy akurat skarabeuszy, ale chyba nie, no 2 miliardy skarabeuszy zabijać to masakra by była. Ale coś tam takiego było, jakaś taka kolosalna wartość, jeszcze z kolegą śmialiśmy. Ale spokojnie, te osiągnięcia pewnie sobie jakoś tam przejrzymy jeszcze, no chyba, że kogoś to bardzo interesuje już teraz, to gdzieś tam u mnie na streamie w archiwum powinno być. Ja to streamowałem, nie dlatego... żeby to widzowie oglądali sobie na poczekaniu, tylko dlatego, bo chciałem, żeby mi kolega tłumaczył to, a żeby mi przetłumaczył na odległość, to musiał to widzieć. Na współdzieleniu ekranu to tam słabo wychodziło, więc zapuściłem streama, on tam sobie to oglądał i mi tłumaczył wszystko. W efekcie powstał taki materiał, gdzie tam sobie przeglądamy te wszystkie osiągnięcia i tłumaczymy, o co właściwie chodzi. Fajna sprawa. Chcieliśmy jeszcze potłumaczyć nowe zdolności, jakie doszły, ale zrobimy to troszeczkę inaczej. Na pewno coś takiego będę musiał zrobić. Mam ogólnie taki plan, jeżeli by was to ciekawiło. A jak was to nie ciekawi, to trudno, i tak to powiem. mam ogólnie taki plan, że wiecie co, skończymy ten piąty akt. No, jak skończę piąty akt, no to na pewno nie będę miał maksymalnego poziomu tego krzyżowca, no bo to tak raczej nie wyjdzie, no nie ma szans. Dopiero 56 jest. Więc sobie ten 70... poziom dobije krzyżowcem na streamach pewnie. Kto będzie chciał, to zobaczy. Na pewno piąty akt, no to wszystko po kolei, wiecie, nagrane będzie. To sobie zobaczycie. Ale 70 poziom potem sobie dobije na streamach. I jak już będę miał ten 70 poziom, to mam jeszcze dwa takie główne plany. No pewnie się ich pojawi więcej w związku z Diablo 3, ale mam takie dwa główne plany. Mianowicie pierwszy... to będzie na pewno odcinek, nie wiem ile on zajmie, ale wszystko jedno, ile zajmie, tyle zajmie. Na pewno to będzie odcinek, w którym chciałbym zaprezentować wszystkie zdolności nowe, jakie się pojawiły w dodatku. Znaczy wszystkie zdolności postaci. Zaraz powiem dlaczego mówię postaci, no bo są jeszcze inne oczywiście. Zaraz do tego dojdę. Na pewno chciałbym zaprezentować wszystkie zdolności postaci, jakie doszły. Znaczy, zaprezentować to może tylko krzyżowca, ale jednak powiedzieć o wszelkich zmianach, jakie pojawiły się, jakie pojawią się w dodatku. No bo tych zmian jest sporo. To nie ma tak, że doszły tylko nowe zdolności krzyżowca. Wprowadzili sporo zmian balansujących praktycznie u wszystkich klas postaci. Ja bym chciał to pokazać. Doszły tym postaciom... tym starszym klasom nowe pasywy, to też bym chciał wam je poczytać tam. Oczywiście kolega mi je przetłumaczy, a ja później będę cwaniaczył, że to wszystko kumam oczywiście, nie? Ale to wszystko chciałbym wam na pewno przedstawić i nie tylko pasywy tym postaciom zresztą doszły. Tam w sumie każda klasa postaci co najmniej chyba jedną zdolność aktywną taką, manową. Na przykład czarownik dostał czarną dziurę z runami różnymi, jeszcze tego nie testowałem. Ale zapowiada się fajnie, na pewno to będę chciał wam wszystko omówić. Czyli taki jeden odcinek na pewno będzie tym zdolnościom poświęconym. Zdolnościom istot, przede wszystkim istot. Znaczy tych klas postaci, nie? Naszych bohaterów. Bo bardzo mi się podoba to,
że nie tylko wprowadzili nowe zdolności dla klas postaci i tych starych i nowej, ale także zauważcie, jak oni dużo wprowadzili nowych zdolności na potrzeby przedmiotów legendarnych. Dużo, dużo, dużo więcej niż było to w podstawce. Bierzemy sobie jakiś legendarny przedmiot, powiedzmy taki pierścionek, i coś tutaj na brązowo jest, jakaś specyficzna zdolność. Znaczy tutaj to ciężko to nazwać zdolnością, no to po prostu takie działanie dodatkowe, że tam pojawia się to ogłuszenie, jak uderzamy błyskawicami. No ale weźcie na przykład te bronie legendarne, które znajdowaliśmy, albo ten pasek, którego używałem, który co jakiś czas powodował jakby takie pole, które oślepiało wrogów i coś tam jeszcze im robiło, no nie? Chyba spowalniało ich, coś takiego było. I to chyba nie jest zdolność żadnej klasy postaci. Po prostu zauważyłem, że wiele zdolności wymyślili specjalnie na potrzeby przedmiotów legendarnych. Musieli myśleć nad działaniem, musieli myśleć nad animacją, no nie? Tylko po to, żeby jakaś legenda coś takiego dostała. To jest wielki plus dla Blizzarda. Na pewno też im o tym wspomnę w tym moim podsumowaniu, które pewnie im prześlę w końcu. Jak już skończę to testować. Znaczy, jak skończę to testować, to może nie, no jeszcze wcześniej pewnie im prześlę. Bo nie będę im tego na pewno na ostatnią chwilę przesyłał. Ale bardzo fajna sprawa, no tutaj się postarali, to jest olbrzymi plus, że wymyślali jeszcze specjalne zdolności dla potrzeby przedmiotów legendarnych, dla potrzeb tych przedmiotów. A zrobimy tutaj wybuch. A poza tym, jak już przedstawię te wszystkie nowe zdolności dla klas postaci, to chciałbym jeszcze na pewno poświęcić jeden odcinek, albo pewnie więcej odcinków, temu całemu trybowi Adventures, temu całemu trybowi przygód. Nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, ale to sobie obadam na spokojnie i na pewno też wam to zaprezentuję. Czyli podsumowując, plan jest taki, że kończymy oczywiście tutaj na nagraniu na YouTubie piąty akt, później na streamach będzie dobijanie do poziomu 70, później znowu na YouTube'a wracamy z przedstawieniem zdolności wszystkich klas postaci i później także na YouTubie będziemy sobie badać ten tryb Adventures. No, takie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o testowanie, badanie tego dodatku do Diablo 3. A potem, jeżeli jeszcze coś wymyślę, to na pewno wam pokażę, omówię to. Chciałbym wam pokazać też, jakie ludzie przedmioty znajdują, bo jakbym na przykład odpalił w tej chwili czat, taki ogólny, to co chwilę ktoś się chwali jakimś ciekawym przedmiotem legendarnym. I widać, że ludzie naprawdę ciekawe rzeczy znajdują. Jeżeli ktoś z was nie ma dostępu do bety, no to pewnie chętnie by sobie na takie przedmioty popatrzył. Właśnie można zauważyć, jak często w takich przedmiotach legendarnych są unikalne, zrobione specjalnie dla takich przedmiotów właściwości. Właściwości, skille jakby takie zupełnie osobne. Fajna sprawa. Dobra, tutaj nam się to połączy. Dobrze, że tutaj przyszedłem. Także takie są plany. Tyle jeżeli chodzi o plany. Jeżeli byście coś jeszcze szczególnego chcieli, żebym pokazał, nie wiem, czy zrobię specjalnie osobny odcinek dotyczący osiągnięć. Chyba nie. Aż takie bardzo interesujące to chyba nie jest z tymi osiągnięciami. To już tam, jak już będziecie te dodatki mieli, to tam sobie obadacie. Jakichś specjalnych super zdolności tam nie przy... Znaczy wiecie, tych achievementów, z którymi się warto za wszelką cenę podzielić z wami, to nie zauważyłem. Wiele powtórzeń jest takich, wiecie, z podstawki. Wiele trzeba będzie książek znowu znaleźć, tylko tym razem w piątym akcie. Trzeba będzie znaleźć określone typy czempionów, unikalnych istot, tych rzadkich istot. No będą różne osiągnięcia związane z tymi wyjątkowymi istotami, takimi, które kończą jakby konkretny etap rozgrywki w tym piątym akcie, tak jak był ten demon z latarką. I tak dalej, i tak dalej. Nawet zmodyfikowali pewne osiągnięcia dotyczące aktów poprzednich. Coś tam doszło związanego nowego z Lornikiem chyba. Takie różne rzeczy, ale no raczej na pewno specjalnie osobnego odcinka do tego nie będę robił, do tych osiągnięć. Jeżeli mi się przypomni jakieś ciekawe osiągnięcie, no to wtedy o tym powiem. No ale to mniejsza z tym. Zaraz. Tutaj były stojaki na broń. Rzut oka na mapkę. Tu wszędzie byłem, mamy jedyną drogę. Okej. Wszystko wiem. Jeszcze mieliśmy jakieś zwiększenie szybkości. A, tutaj właśnie. Muszę częściej załączać tę skórę. Pamiętałem właśnie, że coś takiego było. I to nawet stosunkowo długo trwa. Na pewno dłużej niż ten mój rumak. Tam tylko jeden był rumak z jedną runką taką specyficzną, która wydłużała jego czas działania. To było fajne. Tak wiecie, tego Flash Gorgera bije tą zwykłą bronią, bo nie chcę... Dobra, tego może... Ach... Strasznie wytrzymali są. Wiecie co? Chyba to jest najwyższa pora,
Jak będziemy w mieście, to, zobaczymy, czy czasami nie możemy zrobić jakiejś lepszej broni u kowala. Jak na razie ten kowal sprawuje się bardzo, bardzo dobrze, tylko pewnie znowu będę musiał iść do jakiegoś NPC, kupca, i zakupimy masowo magiczne przedmioty, żeby je potem przetwarzać. Ile ja mam kasy? Dużo, 30 milionów ponad. Wszystko się, wiecie... wszystko się przekopiowało z tych zwykłych serwerów, nietestowych, także ta kasa jest. Możemy szaleć, możemy masowo kupować te niebieskie przedmioty do craftingu. W końcu by się okazało, żeby nam pewnie tych common debris brakowało. Albo łez. Chociaż nie, łzy to też mi się przekopiowały, ja tam masowo ich miałem. Znaczy, tych łez miałem na tych serwerach zwykłych. Dobra, niech te skrabeusze podejdą, zrobimy im eksplozję. Bo czemu by nie? Ale zobaczcie, tutaj wyjątkowo dużo ich jest. W tym miejscu akurat. Bo zazwyczaj tak sobie schodziły z tych ścian, schodziły takimi kubkami mniejszymi. A tutaj taka plaga, zobaczcie, tu jeszcze są. Wykorzystamy kolejny wybuch. Niech podejdą. Byk. Dobrze. Szamana nie widzę, całe szczęście. O, i te przejęcia kontroli to chyba są właśnie z tych urn tutaj. Chyba, że coś źle zrozumiałem odnośnie tego, co ktoś z was mi pisał. Jak tu iść w ogóle? Jest szansa, że tutaj ta góra się połączy. Sprawdźmy. Co to za kapliczka? Zwiększająca szybkość poruszania się. Bardzo dobrze. Tak, tutaj rozwaliłem chyba urny i faktycznie te istoty miały nad głową te spiralki swoje. Widzieliście pewnie. Musiał to na filmiku jeszcze dokładnie przyuważyć. Co to za żółty przedmiot? Kusza. Kusza, to nie. Blad, golem. Czy to mi się tutaj połączy? No tak średnio. Dobra, wbijemy się... tu. Chciałbym się jeszcze bardziej wbić, żeby ta eksplozja mi lepiej wyszła, no ale wyszła jak wyszła. W tym momencie się skończył gniew. A, się momentalnie odnowił. Chyba zadziałał ten bonus z bloku, który sobie załączyłem w pasywach. A, zaraz, procek. Spokojnie, bo ty tutaj chyba jednak źle idziesz. Najpierw tu powinienem sprawdzić. Cały czas się kierujemy na północny wschód, zauważyłem. Więc jednak, zanim się będziemy dalej tam kierować, to zajrzymy sobie jeszcze... przyspieszymy może ruch. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj. Tak, jest ślepy zaułek i bardzo dobrze, że tu przyszedłem. Bo tak bym się zastanawiał, czy czasami czegoś tu nie ominąłem. Zaraz poziom w ogóle będzie. Zaraz będziemy mieli poziomik. No i stanowczo musimy rozejrzeć się za nową bronią. Jak nie chce wypadać, to trzeba... kowala szukać. O, tutaj też ślepy zaułek. Super. Myślałem, że w tym miejscu będzie przejście. Ale nie. Eksplozja. Super jest ta eksplozja. Podoba mi się. Właśnie dzięki temu, że taka natychmiastowa. Mam nadzieję, że mnie jej nie zabiorą teraz. Tutaj jeszcze wykończymy ich. Dominion jakiś doszło. Bravery. Dobra, jest tutaj chyba spokój. Możemy sobie popatrzeć na nowe zdolności. Smite. Smite był w porządku. Ostatnia runka. Smite. I co nam tutaj dojdzie? Aha, te takie jakby dodatkowe obrażenia, takie rozgałęziające się. Co to robi teraz? Jejku, jak ja tego nie lubię. Bond. Jakieś związanie? Nie, nie wiem. Jest... nie wiem, o co tutaj chodzi, kurde. Jak to w ogóle wygląda? To mi wiele nie mówi. No, pojawiają się dodatkowe źródła obrażeń, ale... Bind... nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Wolę nie kombinować i się nie domyślać. Może w praktyce jakoś... nie wiem, przyuważymy, o co tutaj chodzi. Tutaj, co nam doszło tutaj? O, błogosławiony młot. Coś tam mieliśmy kiedyś do błogosławionego młota. Zaraz, coś było gdzieś. W butach, tak? Tak, zobaczcie, w butach mieliśmy. Podnosi obrażenia błogosławionego młota naszego o 11%. I teraz nam właśnie ten młot tutaj znowu doszedł. Będzie fajnie. Ostatnia runka. Młotki będą teraz wirować...
jakby razem ze mną, czyli będziemy się przemieszczać, to młotki będą się przemieszczać z nami chyba, coś takiego. Zaraz to przetestujemy. Tak jest, poruszają się tam, gdzie ja. No dobra, niech to tak będzie, przetestujemy. I coś nam tutaj jeszcze doszło. Prawo nadziei. Znaczy nie nadziei, hope to była nadzieja, justice to sprawiedliwość, prawo sprawiedliwości. Prawa ogólnie, znaczy prawo sprawiedliwości co robiło? Zwiększało odporności, a z tą runką bravery, czyli chyba rodzaj odwagi, tak? Kiedy jest załączone to prawo jako prawo aktywne, wówczas... Control impairing. Co to znaczy impairing? Możliwe, że to są te ograniczenia naszej kontroli różne. Czyli co, zostają... Aha! Dają chyba niewrażliwość na te efekty, które ograniczają naszą kontrolę, znaczy moją i moich towarzyszy. I taka niewrażliwość trwa przez 3 sekundy. Jeżeli to dobrze przetłumaczyłem, to przez te 3 sekundy nie będą mogli kontrolować jakby naszego ruchu, czyli nie będą nas mogli zamrażać, spowalniać, chyba ogłuszać też, trudno mi powiedzieć, zakorzeniać. Coś takiego chyba. Co to było? Aha, to stara generacja, to niech będzie. Dobra. Okej. Czyli chyba wszystko wiem, z wyjątkiem tego smajta. Jakoś tak niezbyt mi wyszło zrozumienie tego. Jak tam nasz plecak w ogóle. A, jeszcze dużo miejsca jest. Idziemy dalej. Tego nie będę rozbijał, bo tutaj te duchy będą wylatywać. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mamy wejść do... mamy wejść do The Great Hall. Do wielkiej sali, coś takiego. Tutaj mamy zaznaczony punkt nawigacyjny. I co będzie w tej wielkiej sali? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Uwaga. Uwaga, wielka sala. Mam nadzieję, że aż tak bardzo wielka nie będzie, żeby odcinek mi trwał znowu ponad godzinę. No ale piszą, że wielka sala to może być bardzo wielka. A nie, tu jakiś boss będzie. Tu Adria jest w ogóle. A widziałem w osiągnięciach tam, że z Adrią się walczy ogólnie, no ale to było do przewidzenia. Dobra, przyspieszymy to, co? Przyspieszymy to. Nie wiem, czy ta Adria jakaś bardzo groźna tu będzie. Ura, w co to się zmieniło? Co to się zmieniło? Ten mój towarzysz to ogłuszył, ale... To, znaczy, zrobiłem eksplozję, ale to praktycznie nie zadało tych obrażeń tutaj, jak widzę. Zrobimy ten spadający miecz, niech on zadaje tutaj obrażenia przez cały czas. Nie wiem, co ta Adria właściwie za właściwości tutaj ma. Na razie nie mam wielkich problemów, to nawet tej metalowej skóry nie załączam. Zrobię kolejną eksplozję, no teraz jej zeszło to życie, ale przedtem coś... Oj, właśnie to zaczyna wyglądać. Dobra, odpalimy tę skórę całą. Pamiętajcie, że mam taki pasyw, dzięki któremu im więcej ran odnoszę, tym bardziej mi się pancerz zwiększa. No, to jest dobre nawet. Robimy kolejną eksplozję. Pyk. Załączymy to prawo, załączymy ten mieczol, niech on tutaj wiruje i zadaje jej obrażenia. Dajemy radę, z defensywą nie jest tak źle. Nie musiałem miksturki w ogóle klikać. Podoba mi się. Zaraz robimy kolejną eksplozję. Teraz. I używamy młotków. Mam nadzieję, że ta Adria jakoś nie polepsza się z czasem i nas tutaj nie zaskoczy czymś. Użyję skóry lepszej tutaj, wiecie, tej z żelaza, czy jak ona się tam zwała. Możemy zrobić eksplozję. Możemy użyć opadającego miecza. Mogę zwiększyć szybkość ataku, załączając prawo. Coś się tutaj dzieje. Zobaczcie, przywołała jakieś... nie można tego podświetlić, czyli nie widzę nazwy, ale wolę w tych plamach nie stać. Zauważyłem, że mi bardzo szybko zaczyna życie wtedy schodzić. No i to może być problematyczne, ale chyba one wybuchają, jak dojdą do mnie dopiero. Nie wiem, czy je mogę niszczyć, ale... Oj, jeszcze jakieś plamy tutaj robi. Nie wiem, co te plamy robią. Domyślam się, że mi zadają obrażenia. Albo jakoś mnie osłabiają. Nie mam pojęcia. Dobra, odpalę sobie tę lepszą skórę, załączymy... Aj, źle! Źle, musiałem spojrzeć na klawiaturę i ona się odsunęła w tym momencie. I mieczyki nie zadziałały tak, jak powinny. Ale widzę, że te młotki chyba nie zadają obrażeń tym dziwnym stworkom, które chodzą. Dobra, odpalimy to prawo jeszcze raz. Ale nie ma żartów tutaj z nią, widzę. Jakby co, to mogę jeszcze miksturki użyć. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś inny etap walki z Adrią. Na razie przywoływała tylko te dziwne stworzonka swoje. Uwaga!
robimy ten mieczol. Uleczyłem się miksturką, bo było nie za dobrze. Chyba stałem w tej plamie. Załączymy skórę z żelaza. No, ale fajna walka nawet. Znaczy ja w sumie wolę... Znaczy nie no, walka jest fajna. Podoba mi się, bo sporo się dzieje. No, jak się sporo dzieje i trzeba korzystać ze wszystkich zdolności, to już, no, to już jest fajnie. Jeszcze jakbyśmy częściej musieli się przemieszczać za nią, gdzieś tam odchodzić. Znaczy no w sumie to muszę odchodzić, ale gdyby ona się jeszcze częściej przemieszczała, to walka by była totalnie dynamiczna wtedy. Ale jest okej, okay, jest okej, okay, podoba mi się walka z Amplią na razie. Nawet mogę tutaj przegrać, się okazuje, no bo załączymy dodatkowe bonusy. Mieczyk opadający, niech o niej zadaje obrażenia. Załączy skórę z żelaza. Zaraz powinna paść, jeszcze ten dzielny nasz templariusz ją ogłusza, nawet stosunkowo często mu to wychodzi. Będziemy eksplozję. Niedługo miksturka się odnowi, ale jeszcze nie teraz. Muszę uważać, żeby nie stać w tych plamach, zarówno czerwonych, jak i różowych. Komentuję to jak jakiś mecz piłkarski, znaczy tutaj nie wiadomo co się działo. Ale muszę, wiecie, muszę tutaj pracować nad atmosferą tego filmiku. Żebyście mieli złudzenie, że jest niesamowicie ciężko chociaż. No, Adria zaraz padnie. Zaraz padnie. Może nam zostawi legendarny przedmiot, bo to jest, wiecie, tak wyjątkowa istota, no. Taki przełom nastąpi tutaj zaraz. Zrobimy eksplozję. No nie ma legendy, nie ma legendy, no. Jest dużo expa, dużo golda, ale legendy nie ma. Notka Adri za to jest. Chyba, że dostaniemy legendę jako nagrodę za wykonanie questa może, jak z kimś pogadamy. To nieważne, to nieważne. O, jest fajna broń. Znaczy, obrażenia ładnie wzrastają, defensywa, przeżywalność spada mocno. To tak mi się średnio podoba. No, ale obrażenia ładnie rosną. No to trudno, no spadnie nam defensywa, będę częściej miksturki klikał, jak do tej pory nie musiałem ich za dużo klikać. Szybkość ataku jest bardzo mała, dobrze, o to chodzi. No, chodzi o to, żeby były duże obrażenia bazowe, są duże. Wykradzione życie za każdego zabitego, szansa na blind, na oślepienie przy trafieniu. Zwiększa siłę, procentowo obrażenia. O, 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 czekajcie, czekajcie, są obrażenia od błyskawic, ale... tak, czyli to będzie działało teraz. Bo to nie musi być zdolność z błyskawicami, tylko po prostu obrażenia mogą być. Lightning, damage, has, coś tam mają 15% szansy na ogłuszenie. Na 1,5 sekundy, czyli to będzie fajnie działało właśnie z tą bronią. Bierzemy ją. Bierzemy ją, stanowczo. Tu jest niby ten wielki obszar. Zaraz sobie pogadamy z Loratem Narem. Tylko jeszcze się tutaj na speedzie trochę przejdę, bo wiecie, czasami warto sobie przejść. O, tu są w ogóle studnie były, tak? Tylko jedna, czy gdzieś jeszcze w rogu jest? Wiecie, można jakiś inny dziennik znaleźć. Na przykład jak z Gomem walczyliśmy w podstawce, to gdzieś tam zawsze był dziennik Goma w terenie. Tu jeszcze studnia jest, jakby co. Ale chyba nic tutaj więcej takiego nie ma. Co to w ogóle tu się dzieje? Nie wiem, ale w każdym razie... dobra, zagadajmy może z tym Loratem Narem. Zaraz wam powiem, bo wydaje mi się, że zakończyliśmy drugi duży etap dodatku. Czyli właśnie chyba zakończyliśmy te motywy związane z moczarami. Motywy związane z zachodnią Marchią kończył ten demon z latarką śmieszny. Adria kończyła ten etap z moczarami. I teraz chyba wchodzimy w trzeci etap. Coś będziemy chyba z pandemonium mieli do czynienia. Z Terralem mam porozmawiać, okej. Od razu zajdziemy jeszcze do Kowala w tym odcinku. Potworzymy sobie trochę te przedmioty. Wiecie, ja pokupuję te niebieskie i tak dalej, tylko chciałbym, żeby nam się załączył jakiś punkt kontrolny, żebym ja był pewien, że na pewno będę startował już jednak po zabiciu tej Adri, no. Tak powinno być w tym momencie, no ale jednak niech to się jakoś wszystko może tutaj... Tak, pandemonium. Zobaczcie, to jest trzeci etap dodatku. Chyba właśnie trzy są. Czy to oznacza, że przeszedłem już 2/3 dodatku? Nie wiem. Może się okazać, że to pandemonium jest na przykład najdłuższe, także wtedy może się okazać równie dobrze, że jestem dopiero w połowie. No, pandemonium na pewno, tak jak wszystkie inne etapy, obejdziemy sobie bardzo, bardzo dokładnie. Mamy checkpoint. Dobra, jest checkpoint, o to chodziło. Checkpoint checkpointem, ale teraz... Na pewno sobie przetworzymy wszystko u Kowala i dokupimy dużo magicznych przedmiotów. Patrzcie, żadnego magicznego przedmiotu chyba nie znalazłem po drodze. Chyba, że po prostu przegapiłem go i jakoś nie podniosłem.
ale to, mówię, albo specjalnie to zrobili i okej, że trzeba kupować te niebieskie przedmioty, albo niespecjalnie, coś im nie wyszło, albo jeszcze się za to jakoś specjalnie nie zabierali, ale jeśli tak, to warto napisać, że jest to niezłe, że nieźle się to sprawuje, że jednak trzeba te przedmioty kupować. No mnie się to osobiście bardzo podoba. Sprzedałem tutaj jakiś pasek, tylko zaraz jak go odzyskać... A nie, ja przetworzyłem przecież pasek, a nie sprzedałem. Dobra, nieważne. Nieważne. No dobra, czyli tak. Może zajdźmy do naszej skrzynki. Łez mamy bardzo dużo. Łez ci u nas dostatek. Ktoś mi tam pisał gdzieś, że księgi tajemnic chyba, znaczy nie bierzcie to za pewnik, ale chyba nie będą potrzebne w dodatku. Ktoś tam pisał i mi, i gdzieś na forum czytałem nawet, przez przypadek w sumie przeczytałem, bo ja tam specjalnie nie czytam o tym dodatku na razie, tylko wiem to, co wy mi napiszecie i to, co sam sobie odkryję. Tak mi się jakoś lepiej poznaje ten dodatek. Prędzej czy później pewnie poczytam sobie o nim tak ostro, ale na razie chyba te księgi tajemnic nie będą potrzebne. Ktoś tam nawet pisał na tym forum, że można śmiało je sprzedawać już teraz, no nie, one się nie przydadzą. No ale kto wie, no nie wiem, czy to jest jakieś oficjalne ogłoszenie, bo to, że się na razie nie przydają w dodatku, to nie znaczy, że Blizzard, wiecie, czegoś konkretnego z nimi nie wymyśli potem. Także chyba lepiej je trzymać na razie, dopóki nie mamy pewności. Na razie na pewno z łez korzystamy, z demonicznej esencji też, tego mamy wszystkiego dużo, z siarki chyba też korzystam. No z tych elementów pewnie też, zaraz. Aha, jubilera jeszcze nie mogłem na maksa ulepszyć, w sensie, że podnieść jakby, no tego jego poziomu do 12, ma w tej chwili 11 poziom, chyba dwóch nam brakuje tych oddechów śmierci. Nic takiego jeszcze nie znalazłem. Co ja tu w ogóle trzymam? Ból Katosa, jakiś pierścionek. A skąd to się wzięło? Aha, wiem, więc wiem skąd się wzięło. Jak sobie chodziłem tym moim czarownikiem na streamie, to coś takiego mi wypadło w pewnym momencie. Możecie sobie popatrzeć. Wykrada życie... O, i zobaczcie, jest taka szczególna zdolność też, zrobiona na potrzeby chyba tego, tej legendy właśnie. Mianowicie jest wykradanie życia, ale nie tak jak to działa standardowo, że przy ciosie albo za zabicie przeciwnika, tylko wykrada istotom, które mnie otaczają, jakby, no nie, w jakiejś tam pewnie odległości ode mnie. I też wiecie co, podoba mi się to, nie wiem czy to jest zaplanowane czy nie, czy coś będą zmieniać, ale wiele właśnie takich zdolności zrobionych specjalnie dla przedmiotów legendarnych nie ma podawanych szczegółów, czyli nie wiemy w sumie, czy ten pierścień mocno to życie wykrada, czy w niewielkiej ilości, czy ma spory jakby promień wykradania tego życia, czy obejmuje dużo istot, czy mało, no nie? Ale to jest fajne też. To jest też fajne, że po prostu trzeba czasami jakąś legendę sobie nałożyć i przetestować osobiście, jak to się sprawuje. Że nie ma wszędzie takich, wiecie, sztywnych wartości liczbowych. I te opinie też pewnie, jak będę przesyłał te swoje opinie, pewnie też się z tą opinią podzielę. Znaczy tą opinią podzielę. Podoba mi się to. Jest jakieś tam wykradanie życia i okej, i to w zupełności wystarczy. Nawet w tym pierścionku, z którego teraz korzystam, gdyby było tylko, że może ogłuszyć wroga, że może ogłuszyć, ale nie byłoby podanej szansy, ani nie byłoby podanej wartości, na ile może ogłuszyć, no to by było okej. Jak najbardziej byśmy musieli to po prostu testować w praktyce, albo się to sprawdza, albo nie. Także też fajna sprawa, podoba mi się. Tylko, że tutaj akurat podali szczegóły. Dobra, co ja miałem zrobić? Pewnie mniej gadać, więcej działać miałem. Wiecie co, może sobie te rubiny porobimy u jubilera, jakieś lepsze. Powkładamy je w przedmioty. Skoro mam sobie jeszcze w tym odcinku pokraftować, to czemu byśmy nie mieli się tymi rubinami pobawić? Craft. Może najpierw powyjmujmy te wszystkie kamienie, żebyśmy mieli więcej jakby do łączenia. Te trójkątne też powyjmujemy, nawet gdybym miał sobie jakiś jeden super zrobić. Znaczy z wyjątkiem tego w hełmie co mam, no to jego to już nie będę robił. I teraz tak. Gdzie to tu było? Rubin. No, imperialnego to nie będę robił. Ale co my tu możemy zrobić? Możemy zrobić taki. No dobra, niech będzie.
Żadnych dodatkowych składników takie coś nie kosztuje. O, tutaj już dopiero demoniczna esencja. Tutaj ci u nas dostatek. Także śmiało to mogę sobie połączyć. Radiant. Niech będzie Radiant. Square. No, okej. I taki. To jest taki, których ja mam dużo. Albo się ich pozbyłem. Nie pamiętam teraz. Zaraz zobaczymy. Ale jeżeli się nawet nie pozbyłem, to pamiętajcie, że już jednego takiego mogę użyć, bo sam go zrobiłem. Ale wydaje mi się, że nie, bo nie miałem możliwości po prostu łączenia ich, czyli musiałem się pozbyć tych wszystkich kamieni, które miałem inne, tak, innych typów. Czyli teraz wszystkie, które mam, no z wyjątkiem tych, no bo te były kamienie znalezione przez mojego czarownika, jak sobie sam grałem, ale z innych kamieni możemy śmiało korzystać. No głównie mi o te rubiny chodzi. Dobra, zostawmy je na razie może w skrzyni, bo będę kupował masowo magiczne te przedmioty, wiecie. Żebyśmy mogli sobie pozyskiwać esencję. I pokraftujemy sobie u tego kowala zaraz ostro jeszcze w tym odcinku. Jakiś tani przedmiot, żebyśmy znaleźli. Tylko, że tu nie ma tanich. Za 10 tysięcy to nie będę kupował. Tu jest coś za 5 tysięcy. No chyba najtańsze. Dobra, kupujemy masowo spodnie. Jeja. Dobrze. Teraz trzeba je przetwarzać. Fajnie, żeby był jakiś kupiec tutaj bliżej, ale chyba nie ma. Jest trójka rzemieślników, tu jest jakiś jeszcze. No zobaczymy u niego, jakie ceny są. Bo to niby mało kosztuje, mało, no ale jednak ta kasa schodzi. Bierzemy dużo, esencji musimy mieć. A co? 29, mało. A zobaczymy na przykład ten kupiec, czy nie ma tańszych cen. 6000, 7, 8. No kiepsko to wygląda. Nie no, ta ma drożej tutaj. Ta ma drożej. Dobra, włączymy przyspieszacz i sprintem sobie pobiegniemy jednak do tego kupca. I będziemy kupować te spodnie za 5000. Tylko zaraz, może jakoś tak zrobimy. O! No, już miałem 30 milionów, już nie mam 30 milionów, zobaczcie. Masowo mu trzeba spodnie kupować. Przetworzymy to sobie i zobaczymy za chwilę, co ja takiego mogę zrobić. Głównie mnie właśnie bronie interesują, bo ta broń teraz ona wymaga 56, ja mam 57. Podoba mi się tutaj, no podoba mi się, że ma te obrażenia od błyskawic, no to będzie to ogłuszenie czasami zaskakiwać. Tylko wiecie, jak się chce korzystać z takich dodatkowych właściwości broni albo swoich umiejętności, które mają szansę na coś, na przykład na spowolnienie, ogłuszenie, oślepienie, zakorzenienie i tak dalej, to wtedy warto jednak mieć szybkie ataki. Im szybciej wyprowadzamy ciosy, tym częściej ich będziemy spowalniać, zamrażać i tak dalej, no nie? Przy wolnych broniach to akurat takie rzeczy to wielkiego znaczenia nie mają. Ale mimo wszystko fajnie, że to ogłuszenie jest, no. Ile my mamy tych esencji teraz? Nie wiem. Nie wiem, ale zobaczymy, jakie ja właściwie bronie oburęczne mogę teraz robić. Na przykład oburęczny topór. Ten jest najlepszy, jaki mogę zrobić. 27 poziom. No panie, no gdzie? No to nie. Trzy takie mógłbym zrobić. Zobaczymy korbacz. 54. No ale to słabo też. 54 nie. Zobaczymy obuch, buława. 51. Też słabo. I oburęczny tutaj miecz. Też słaby. Kurczę, no. Czyli musimy zdobyć pewnie wyższy poziom. To może jakaś fajna broń oburęczna by nam się pojawiła. Nie chcę teraz sprawdzać wszystkich. Albo przepis znaleźć jakiś fajny, no. To nic. Zobaczymy sobie na przykład... Nie wszystko, tylko najlepszy możliwy do zrobienia dla mojej klasy postaci. 51 poziom za mało. 51, 57. 57, zobaczcie, karwasze. Karwasze, coś jeszcze z 57? To jest 56 tarcza. My mamy z 52 tarcza. No jest spora szansa, że wyjdzie lepsza. A, karwasze mamy z 50. Zobaczcie, zrobimy karwasze 7 poziomów niby lepsze, no nie? No to próbujemy. Robimy karwasze.
4 sztuki mogę zrobić, ale może przy odrobinie szczęścia mi wyjdą szybko jakieś bardzo fajne. No, te wyszły fatalne, że tak powiem. Próbujemy dalej. No też fatalne, kurde no. Niby wymagania mają takie małe te moje, ale nie są takie złe się okazuje. Próbujemy dalej. No też lipa wyszła, kurde. No to jeszcze raz. Ojej. Tak średnio mi się to podoba, no. Ale patrzcie, patrzcie, a czemu... 57 poziom wymagany, a tu nagle cyk, wymagany poziom 58. Tu też 58. Czyli co, czyli tutaj pokazują minimalny wymagany poziom może, ale czasami... jakiś afiks, czy prefiks, czy sufiks może wskoczyć, wiecie, na tyle wysoką wartość, że wymagania jednak wzrosną. 58. Dwa przedmioty 58 poziomu nam wylosowało. To warto pamiętać. Znaczy, też mogę o tym wspomnieć, jak będę tam im wysyłał te swoje informacje, czy to na pewno nie jest błąd. Im więcej się pisze, tym pewnie lepiej. Wiecie co? Dobra. Ale nie. To jeszcze nie koniec odcinka. Jeszcze raz sobie kupię trochę tych rzeczy. Zrobimy jeszcze próbę jakąś. No to dziwne, no. O 8 poziomów czasami lepszy przedmiot. Czasami o 7, czasami o 8. I cały czas się okazywało, że te moje karwasze są porównywalne. O, pasek możemy kupować. O, takich pasków dużo kupimy, bo to zajmuje, wiecie, mało miejsca, nie? Tylko jedną kratkę. Dobra. I może teraz mi jakieś lepsze karwasze wyjdą. No bo tarczę mamy z punktu widzenia poziomu, no jednak lepszą od tych karwaszy. Więc jednak karwasze chciałbym robić. Po jednym substracie dostajemy. Szkoda, że to jakoś szybciej nie można tego zaznaczyć jakoś albo coś. Mam wrażenie, że każdy przedmiot, który klikam, to musi przejść jakąś battle.netową weryfikację, bo jak klikam bardzo, bardzo szybko, to one są pomijane wtedy, no nie? Musi być odkliknięcie jeszcze na nim. Dobra, mniejsza z tym, próbujemy robić karwasze dalej. A co? Teraz tych common debris okazuje się, że mam bardzo dużo. No nie, no takie coś to ja nie chcę. Tylko tak jeszcze patrzę przy okazji, co to ma... O, no to jest troszeczkę lepsze. To jest troszeczkę lepsze, to możemy zmienić. A czemu jak ja klikam prawym, to się nie zmienia? Pewnie przez to okno załączone. No dobra, wymienimy ręcznie coś takiego. Dobra, karwasze wyszły mi trochę lepsze. No starczą ciężko może być. Teraz nie, to jest zbroja w ogóle. Tarcza, 56 poziom. No, obrona wyjdzie na pewno lepsza. No, a czy tylko jedną tarczę mogę taką zrobić? 28 esencji to kosztuje. Jeje. Dużo. No, ale spróbujmy. No dobra, spróbujmy. Może wyjdzie jakaś fajna tarcza. A co? No, znaczy, no, ma miejsce na klejnot, no. Ma miejsce na klejnot, ale... Kurde, ja wiem. Czy to takie dobre... Ta nasza ma szansę na zmrożenie przy trafieniu. Jakby na schłodzenie dokładnie. No zostawmy ją na razie. Coś jeszcze mogę fajnego zrobić? Rękawiczki, 57 poziom. O, jest szansa na coś dobrego. No spróbujmy, rękawiczki. Jedną sztukę mogę zrobić. No. Ojej, kulipa wyszła. Dobra, starczy tego. Starczy tego, bo coś mi to średnio wychodzi. Nie wiem, co z tą tarczą. Zaraz zobaczymy jeszcze te klejnoty nasze. Tu jest skrzynia. Klejnoty. Czy ja na pewno dam radę wszystko zapełnić tutaj? To jest taki jakby potężny rubin, który się udało nam uzyskać. Włożymy je sobie tutaj w spodnie. Będę miał trzeci klejnot w spodniach. W pierścionek też włożymy klejnot. Tutaj w to. I zostanie nam w dosyć... Znaczy nie, no w sumie lipny klejnot nam zostanie nadmiarowy. Raczej wątpię, żeby on te tarcze jakoś ulepszył mocno. No ale spróbujmy, no. Jak to włożymy, to... Ej nie, lipa wychodzi.
Tak sobie. Czyli co? Czyli możemy przetworzyć te talie, odzyskamy klejnocik. I to by było chyba na tyle. Trochę sobie tutaj porobiłem. Wymieniliśmy karwasze z craftu. Jeszcze wpadł mi fajny naramiennik po drodze. I coś chyba jeszcze wymieniłem, nie pamiętam. Aha, broń wymieniłem w ogóle. Wypadła mi lepsza. Fajnie. Czyli postępy są. Są. Poziom zdobyliśmy. Jeszcze tylko zostawię łzę. Łzę. I wiecie co? Może na wszelki wypadek jeszcze wejdę w ten portal. Może się zaznaczy jakiś punkt nawigacyjny, albo jeszcze jeden punkt kontrolny, kto wie. Fajnie by było, żeby tak się stało. Tak na wszelki wypadek to zrobię. No niby tam się zaznaczył jakiś punkt kontrolny w pewnym momencie. Ale na wszelki wypadek jeszcze tutaj sobie wejdę i zaraz kończymy odcinek. A, skąd my znamy ten obszar, co? Nie ma tej punktu kontrolnego, więc jeszcze raz będziemy musieli wejść w następnym odcinku. Okej, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.